dzierżą niedotyczną władzę w każdym klubie. Jak tutaj widzimy, słynna postać Dark Underwood jest ze słynnego serialu House of Cards. Dlaczego właśnie się tutaj zamieściłem i jak widzę funkcję wiceprezesora spraw edukacji, VPD, ładnie mówię VPD, więc będę używał tego słowa. Słuchajcie, uważałem na samym początku, że ta rola wygląda inaczej, potem dzięki dobrym radom mentorów i dobrych ludzi doszedłem do tego, że to jest moim zdaniem najtrudniejsza, najbardziej wymagająca rola w samym klubie. Dlaczego tak jest? Dlatego, że VPN, dobry VPN, łączy w sobie dwie główne cechy, przykład dwie natury. Jedni są z procesu, inni są bardzo dobrzy, mają naturę księgowego, analityka, inni z kolei... Zapraszam, bardzo proszę. Dopiero zaczęliśmy. Proszę, piszcie się na listę. Lista, tak, dobrze przyjdzie. VPN, dokładnie, łączy w sobie dwie natury. Musi. Analityka. Człowiek od procesu i osoby, które bardzo dobra w kompetencjach wieku. Zapraszam na nią. Dobrze. Jeszcze problem, dobrze. Dopiero zaczęliśmy, zapraszamy. Napiszcie się na listę i schowacie do listy. Dlaczego? Dlatego, że musimy porównać prezesa i wiceprezesa do prezydenta i premiera kraju, czy do rektora i kanclerza uczelni. Prezes jest funkcją bardziej reprezentacyjną, spajającą cały zarząd. VPN raz opracowuje, tworzy, koordynuje procesy, a po drugie musi się świetnie komunikować z prezesem. Dlaczego to się przekonacie? Bo najprawdopodobniej albo już, albo zaczął do was się rozwalić telefony, proszę na mowę, nie mogę i tak dalej, więc musicie być bardzo asertywni, musicie świetnie komunikować się z innymi osobami, żeby to wszystko świetnie pogodzić. VPN w dwóch zdaniach. Najwięcej pracy, przykro mi bardzo, ale uważam, że jest to rola wymagająca najwięcej czasu, najwięcej zaangażowania właśnie z tych dwóch powodów, czyli procesie i komunikacja, ale też największa satysfakcja. Bo macie naprawdę ogromny wpływ na to, jak wasz klub będzie wyglądał. Macie realny wpływ do tego, że tworzycie procesy, do tego, że odpowiadacie za wydarzenia klubowe, za kształt spotkań. I to od was mówię, zależy, jak ten klub będzie funkcjonował. Ale co najważniejsze, jesteście prawą ręką prezesa. Też się dowiedziałem przed chwilą, że sekretarz też jest równie bardzo ważny, ale wiceprezes do spraw edukacji, prawa ręka prezesa. Słuchajcie, tak mówię, rektor, kanclerz, prezydent, premier. Jesteście drugą najważniejszą osobą w klubie, więc nie może być rozdźwięku między wami a prezesem. Bardzo dobrze jest, żebyście z tym prezesem byli w jak najlepszej polityce. Wydaje się to może banalne, może się odległe, może jakieś mistyczne wręcz. Znam przypadki, kiedy właśnie wiceprezes spraw edukacji, prezes nie do końca się dogadywali. Na tym bardzo ucierpiał klub. Więc de facto sekretarz skarbnikiem może się dogadywać, nie wiceprezesi, ale jeżeli chcecie naprawdę, żeby wasz klub się rozwijał, żeby dobrze funkcjonował z prezesem, musicie być w dobrej kondycji. Nasuwa mi się idealny wzór współpracy. Znany na tym wszystkim, tym dżentelmenem. Kto się troszeczkę orientuje, myślę, że wszyscy oni słyszeli, wiedzą, że to jest idealny wzór współpracy. Często rozumiem. Zamiany jednym prezydentem, drugim premierem, zgodnie. Niemniej jednak, jak widać, panowie rządzą Kremlem i podziemnie. To wszystko się trzyma w chwili, że funkcjonuje. No. Przynajmniej, tak. To jest tak lekko kurzane, serio, ale kwintesencja. Uważam, to jest core team. Nie najważniejsze osoby, które powinny świetnie ze sobą współpracować. Siadać i dogadywać. Dobrze. Jakie są zadania VPN? Pierwsze, najważniejsze, przydzielanie mediów. Funkcja czysto administracyjna, do której niestety potrzeba też sporo kompetencji mediów. Jak przydzielać dobrze mowy? Czy wszyscy tutaj korzystają z EasySpeaka? Czy ktoś może nie korzysta? Czy kolega nie korzysta? Jak sobie z tym radzicie? Przydzielanie mowy z organizacją spotkań? To już my jesteśmy klubem korporacyjnym, na razie nie chcieliśmy używać narzędzi zewnętrznych, działamy w zasadzie na mailu. Aczkolwiek jest to najczęstsze. Okej. Słuchajcie,
Tak duży klub, jakim był nasz, 80 paru członków, pojawia się jeszcze niebezpieczeństwo. To znaczy, myślę, że być może już też u was stało się pojawiało. Przycielacie mowy, trzeba wybierać, przycielacie mowy. Nagle peptonem dowiaduje się już, może się dowiadywaliście, macie koledzy, wcześniejsze koleżanki, że ktoś tej mowy wypłacić nie może. Nie znajdzie się nikogo w ostatniej chwili, traci się slot, na spotkanie się miejsce, traci się czas. Jako VPN musicie dbać przede wszystkim o jakość spotkań, czyli spotkanie, na którym co raz macie załóżmy założenie, że są cztery mowy na spotkanie, a to nawet są trzy, które są dwie, a to jest jedna, czy to dobrze jest opierane. Każdy widzi, że coś jest nie tak, coś nie gra. Więc pytanie, jak temu zapobiec, jak sobie z tym poradzić? Naszą taką bezprawną, z którą stworzyliśmy, jest lista tak zwanych gorących mózgów. O co chodzi? Porozmawiajmy, popytajmy swoich zaawansowanych już na scenie kolegów, kto z nich jest w stanie przygotować mowę wcześniej, gdzieś na tej przykładzie, i z dnia na dzień, kiedy załóżmy, ja bym dzwonił do tej osoby, i się pytam, Jerzy, słuchaj, czy wykruszyła się osoba, czy byłbyś w stanie wygłosić mowę, to był wtorek, a my spotkałem się środę. Okej, okay, nie ma sprawy. Lista gorących mówców jest lista osób, które mogą w ostatniej chwili przygotować mowę. Być może już gdzieś się przygotowały, być może są tak zaawansowane na scenie, jak u nas chociażby Michał Zabawka, który może z godziny na godzinę przygotować przemówienie. Jest to bardzo dobry pomysł. Przez cały pół roku, kiedy działaliśmy właśnie z komitetem edukacyjnym, to był nasz cel, tutaj macie doskonale to pamięta, mieliśmy 100% wypełnienie slotów na spotkaniu. Nigdy nie było takiej sytuacji, że było trzech mówców. Ale lubię tym mać. Więc słuchajcie. Gorący mówcy to był właśnie główny tutaj czynnik, dzięki któremu wszystkie spotkania były zaplanowane po brzegi mowy. Jeszcze jednym takim pomysłem, żeby tą jakość spotkań podnieść, jest prowadzenie parytetów. To znaczy, załóżmy, że ktoś ma już klub zaawansowany, jak elefanci, doktoryści, z tego co wiem, czy może inne kluby. Jeżeli macie już mówców zaawansowanych, wprowadziliśmy taką zasadę, żeby na cztery mowy, które spotkanie, czwarta była zarezerwowana dla mówcy zaawansowanego. Zawsze. Zauważyliśmy taką tendencję, że mieliśmy bardzo dużo mówców zaawansowanych, zdolnych, ale jednak no, nie dostawali mów na spotkania z różnych przyczyn. Spadała energia, spadała motywacja i ciągle wałkowaliśmy drugie, trzecie projekty. Więc wprowadzenie takiego parytetu zaawansowanego mówcy się sprawdza. Dowiedzieliśmy się, że nasze spotkania są lepiej postrzegane, a i zaawansowani mówcy też mają okazję, żeby realizować swoje mowy. Więc na ten sposób. Na cztery mowy. Czwarta jest zarezerwowana dla zaawansowanego mówcy. Ci mówcy mają osobną kolejkę przydzielania mów, a trzy poprzednie są dla osób z projektu, które realizują projekty od pierwszego do dziesięciu. Jeżeli chodzi o przydzielanie mów, taka moja bezpraktyka, jak to robiłem, na początku trochę, znaczy na początku przydzielałem w ten sposób, że patrzę, kto miał, kto nadał mnie i przemawiał, po prostu mu przyznawałem mowę. To już powiedzmy tak, okej. Okay. Jest jeden slot, na ten slot zgłosiło się po pustce. Jeden przemawiał dwa tygodnie temu, drugi cztery tygodnie temu. Więc automatycznie osoba, która przemawiała cztery tygodnie temu, dostaje mowę. Tak jest to nam najpuściwiej, uważam, że rozwiązane i to po prostu działa. Więc przydzielanie mów na zasadzie kto się zgłosił i kolejki, plus gorący mówcy jako ostatnie deska na dół, jeżeli ktoś wam się wykruszy, plus zaawansowany mówcy, jeżeli tak macie. To po prostu działa. Dalsze. Zgłaszanie osiągnięcia edukacyjnych do centrali. Co jest bardzo ważne? Czy ktoś nie wie, czym jest Club Central? Rozumiem, że wszyscy wiedzą. Świetnie. Co jest bardzo ważne, jeżeli ktoś zdobędzie tytuł CC na przykład, albo CL, pisanie tego do EasySpeaka nic nie znaczy. To w ogóle nie istnieje. Waszą rolą jako VPN-u jest wejść na stronę Club Central, w skrypcie, który dostaniecie, przygotowałem dla was skrypt do szkolenia, wszystko to, co mówi, jest w skrypcie, jest konkretna instrukcja, krok po kroku, co należy kliknąć, żeby wejść tam w Central, żeby zgłosić tą metodę edukacyjną. Dostaniecie to na maila, o to będę o tej poprosił. Wchodzicie na stronę Toastmasters.org,
Central. Zgłasza te nawet taki odnośnik, trzeba wybrać swój klub, Submit Education Board i wtedy wpisujecie wszystkie osiągnięcia danej osoby. To zostaje zgłoszone i dzięki Wam później ta osoba po około 3 tygodniach dostaje list z USA z certyfikatem. My jeszcze sobie wręczamy takie odpiny, które można w sklepie klubowym. 3 tygodnie to taka wersja optymistyczna. To bardziej 6-8. Nawet 6-8, dostałem po 3, może miałem szczęście, ale to dobrze. Powiedzmy, że ten miesiąc z haczykiem, mniej więcej po takim czasie właśnie dostaję ten certyfikat. Jest tyle ważniejsze Wasze rzeczy. To jest absolutne coś, co musicie zrealizować jako VPN, czyli przydzielanie głów i złożenie się do konkretnych zasadami. Organizacja konkursu. To jest Wasza rola, oczywiście tu mam prezes i inni, natomiast na Waszych barkach spoczywa organizowanie konkursu. Jeden konkurs na wiosnę jest konkursem mów po prostu przygotowany w takiej ewaluacji, natomiast konkurs jesienią jest konkursem mów humorystycznych i gorących tych. Zawsze jest takie? Zawsze. Przyjmuje się też, że właśnie jest konkurs w języku polskim i angielskim. To jest Wasza rola. Waszą rolą jest wybranie prowadzącego, dziękuję bardzo, wybranie prowadzącego konkursu i sędziego głównego. Jeszcze proszę. Jest właśnie wybranie tych dwóch osób, sędzia główny prowadzący i dostarczenie wszelkiej niezbędnej wiedzy. Są na stronie Toastmasters International rulebooki na temat tego, jak prowadzić konkurs, skrypty, tam wszystko jest. Jeżeli ktoś będzie chciał, jeżeli ktoś tego nie ma, albo nie może znaleźć, ja to wszystko mam, więc prosiłbym o kontakt po szkoleniu. Na maila mogę Wam dostać. Skrypty po polsku, po angielsku, wzory dyplomów, jak prowadzić, co prowadzić, to wszystko mogę Wam udostępnić. Nie ma tutaj absolutnie problemu. Mam jedną dodatkową sugestię. Zapytajcie się też osób, które Wasze chyba poza klubami prowadziły ten konkurs. Ja bardzo dużo się nauczyłem od osoby, która wcześniej prowadziła. Później sprzedałem te same informacje, prowadząc konkurs u siebie w klubie. Jakie były pain pointy, co musiałem zrobić, jak zaadresować, żeby ta kolejna osoba miała to prowadzić. Dokładnie. Wiadomo, rozmowa trwa 15 minut, proszę się więcej dowiedzieć niż czytając próbów. To jest świetnym uzupełnieniem. Zgadzam się w zupełności. Organizacja konkursów, organizacja nagród podczas konkursu. Na tym wszystkim musicie czuwać. Zapewnienie prawnej obsady funkcyjnej na spotkaniu. I tu się właśnie zaczyna cały problem. Ponieważ ludzie często lubią się wykruszać. Reformi, środy, etc. Był też taki problem na spółce. Poradziliśmy sobie z nim w ten sposób, bo nic tak bardzo to nie denerwuje i VPN i Toastmastera, jak parę telefonów do wczoraj wieczorem, sorry, miałem oceniać mowę, ale nie będę, bo coś mi go padło. A będę miał być gramatykiem, ale nie będę, bo proszę. Słuchajcie, prowadziliśmy taką zasadę. O tym będzie później, natomiast mamy spotkanie w środę, w niedzielę odpowiednia osoba z komitetu VPN-u dzwoni do Toastmastera do wycenocniańcy, i mówi im, że w niedzielę mają dzwonić w swoje zespoły i upewnić się, czy te osoby funkcyjne będą. Toastmaster dzwoni po oceniających i po mówcach, główny oceniający po zespole funkcyjnym. I wtedy ta osoba ma się zdeklarować, że będzie lub nie w zespole. Różnie bywa, wiadomo, coś może się zdarzyć losowego, ale takie wprowadzenie zasady, że to by było to na poważnie. Ktoś do Was dzwoni, pyta się, to się naprawdę sprawdza. Osoba, która się zadeklarowała, że będzie, po prostu przychodzi. Rzadko się zaczęło zdarzać, że osoby się zaczęły w ostatniej chwili wygruszyć. Tutaj jeszcze, by zachęcać ludzi do realizowania tej ścieżki liderskiej, prowadziliśmy nagrodę lidera miesiąca. Na postępie Trąbaski, kapitana drużyny piłkarskiej, Centrum Masters Leaders, lider miesiąca. Krótko mówiąc, liderem miesiąca dostaje osoba, która dostaje najwięcej punktów. Punkty dostaje się za pomijanie na spotkaniach. Toastmaster dostaje 3, główny oceniający 2, oceniający 2, gramatyk 1. Na przykładzie. Taki lekki element rywalizacji sprawił, że ludzie naprawdę zechcieli brać udział, właśnie brać te wszystkie role na spotkaniach. To już jest bardzo ważne. Często ludzie bagatelizują rolę, które biorą. Ale ten kontroler wynosi, tak siedzi, te cymbałki dzwoni i to jest takie infantylne i bez sensu. Absolutnie nie. Uważam, że Waszą rolą jest uświadomienie tej osoby i w ogóle uświadomienie, że wszystkie role na spotkaniach są istotne.
Kontrola zgodności, moim zdaniem, jest jedna z najtrudniejszych punktów na spotkaniu. Bo trzeba wykazać się nie lada koncentracją, żeby wyłapać każde to zakłócenie języka, każde fajnie, okej, itd. Więc waszym zadaniem też jest uświadomić ludziom, że to, co robimy, to oczywiście jest fun, jest zabawa, ale nie wszystko to mają czekamy. Jeżeli ludzie zobaczą, że wy do tego podchodzicie poważnie, możecie komitet, dzwonicie do ludzi, upewniacie się, tworzycie systemy, zależy wam na tym, też zaczną do tego podchodzić poważnie. Punkty DCP. Ja powiem w skrócie, bo to Roberta może lekko przerażę. Czy ktoś nie wie, czym są punkty DCP? Wszyscy wiedzą. Punkty DCP zbywa się za osiągnięcia głównie edukacyjne, plus jeżeli są za mentor, za członkowskie, za zdobywanie członków, za szkolenie zarządu. I na waszych barkach jest zdobycie 6 punktów na 10. To by dużo mówić. W dużym skrócie, to jest rozpiska, może też to wam przyślał. Żeby zdobyć punkty, 10 punktów DCP, wasz klub musi w ciągu roku toastmasterowego, czyli od 1 lipca do 30 czerwca, zdobyć w sumie 4 osoby, które zdobędą CC, 2 liderów C, serwisy i tak dalej, i 2 mówców zaawansowanych. 2 mówców musi zrobić zaawansowany tytuł. Rozwego mówcy skarbnego i tak dalej. Więc wy z tego później będziecie rozliczani. Zwłaszcza, jeżeli wasi poprzednicy zdobyli 10 punktów DCP. Poprzeczka została postawiona wysoko, więc trzeba się trochę sprężyć. Więc to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, sprowadza się do tego, u właśnie tych nieszczęsnych, a może szczęsnych, punktów DCP. Zatem punkty DCP. Czy to widać z daleka? To napisz tutaj. Tak. Okej, super. Zatem punkty DCP wasz lub dostaje tytuły i szafę na szafę. Za 5 punktów DCP Distinguished Club. Za 7 Select Distinguished Club. Za 9 i 10 President Distinguished Club. Tylko to jest tak bardzo ważne. Jeszcze jedna rola, nie mniej istotna, jest mentoring. Dlaczego to jest takie ważne? Zauważyliśmy, że osoby, które nie mają mentora, znacznie wolniej się rozwijają. Mam niższą motywację, nie chce im się, rezygnują z mów, rezygnują z na spotkania. I tutaj właśnie, to o czym powiedziałem na samym początku, wychodzą zdolności miękkie GTF-u. Stworzenie systemu przydzielania mów, realizowanie ich, stworzenie systemu zapewniania obsady członkowskiej na spotkaniach, to jest funkcja czysto administracyjna, techniczna, stworzenie systemu. Natomiast mentoring już wymaga podejścia bardziej takiego powiedziałem face to face, podejścia miękkiego. Cały czas się z tym borykamy, szukamy dobrego rozwiązania w naszym klubie, jak to stworzyć. Niemniej jednak, krótko mówiąc, jeżeli chcecie, żeby wasz klub się świetnie rozwijał, zalecam, żeby każdy z członków miał mentora. I to jest wasze zadanie. Stworzenie systemu, w jaki sposób można tych mentorów przydzielać. Na przykład my zrobiliśmy coś takiego. Najpierw pozwoliliśmy po osobach naszego klubu, kto by chciał być tym mentorem, kto by chciał nim zostać. Lista została stworzona, przesłana do VBM-a, który tą listę mają w posiadaniu i podchodzi do członków na przerwie czy przez spotkanie i pyta się, czy po prostu masz mentora. Tak lub nie, jeżeli tak, to zostawiamy go w spokoju, jeżeli nie, kogo chciałbyś z tej listy sobie wybrać? Po prostu przedstawia go, mówi załóżmy, czym dana osoba się specjalizuje, na przykład dana osoba jest świetna w mowach humorystycznych i na swoich motywacyjnych i na persuasyjnych. Więc mając mentora, słuchajcie, część osób sama zaczęła na samym początku, część po nie wie, o co chodzi, jeżeli jest taka instytucja. Powiem tak, dobrze mentorzy zrobią za was połowę. Bo to nie będą motywować ludzi do tego, żeby brali rolę, żeby realizowali mowy. Czyli też mentor dla zaawansowanych mówców? Żeby każdy miał? Tak, uważam, że tak. Zaawansowany u nas, praktycznie wszyscy zaawansowani mówcy mają mentor.
nawet super zaraz. Kwestia jest indywidualna. Ja to już zmieniłem mentora, bo przestał mnie otrzaniać za przeproszeniem. Więc po prostu poszukałem osoby, która otrzaniać nie będzie. I jestem właśnie unika pomalik, która wyszła. Bardzo się cieszę z tego powodu. Podali bardzo pozytywny feedback. Prosto w oczy, między oczy. Dzięki czemu wiem, co dalej, co mogę u siebie jeszcze poprawić i ulepszyć. To jest kwestia indywidualna. Każdy mentor jest inny. Więc można zmieniać, trzeba. Niektórzy zmieniają po trzech mowach, okaże się, załóżmy, że to nie jest to, samo się dogadują, są nie kwestie indywidualne. Czy do tej części są jeszcze jakieś pytania? Tak, proszę. Proszę, proszę, tak? Jeżeli ktoś nie chce mieć mentora, namawiają na to, że tak dalej swoje, to nie słyszałam o mikrofonie. Zmusza się, wiadomo, do niczego nie warto, bo z jego nie ma pracownika, ale trzeba się zastanowić, jaki w takim razie jest jego cel mieć aktor z pracy. Skoro nie chce współpracować z kimś, bliskie z tobie, no bo no, zasadą rozwoju w Toastmasters jest zdobywanie feedbacku, informacji zdrowych. Mentor dając pierwszej ręki, często właśnie możesz się spotkać, zadzwonić, sprawdzić mowę. Jest pytanie, dlaczego tego mentora nie chce mieć? Jednak... To jest dla mnie pewną ceną jest to, co dostanę pomoże. Być może tak, natomiast słuchaj, no jak łatwiej jest się rozwijać? Czy masz nauczyciela, czy sobie się zgadza? Nic na siłę, ale jednak często to w ten sposób, kwestia sprzedaży, spójrzmy. Często to w ten sposób, tak to zareklamuj, żeby po prostu chciał. Dlatego jesteśmy w wielu miejscach, masz być systemowcem, sprzedawcą, mówcą, liderem. Coś jeszcze robię. Tak, czy zdarzają się sytuacje, że mówcy zaawansowani wzajemnie się robią, to wiesz, że ja sobie nie? Tak. Załóżmy, że mamy jeden punkt, jak powiedziałbym, z początku naszego klubu. Od tego zawsze uzyskuję feedback po mojej mowie, po spotkaniu. To nie jest mój mentor, ale taki dobry kolega. Zawsze mogę zmawiać taki układ, że ja mówię zawsze szczerze. Po prostu co myślę jego mowie, no zawsze to samo mówi o mojej. To się świetnie sprawdza. Jakieś może jeszcze pytania się pojawiły w międzyczasie? Za dawanie takich karteczek publiczności, gdzie piszemy, co było świetne, a co by zrobić, żeby było jeszcze lepiej. I te kartki, jak się w nich czyta, to jest coś wspaniałego, bo 30-40 osób dostaje się informacje i wybrała. Tak, taka chodziutka, dosłownie 3-4 zdania. I to jest tak różne i tak wzmacniające, bo jest to pokazujące różną perspektywę na jedną mowę, że to jest ogromny plus i dla osoby, która przemawia i dla mentora, nie słyszy też taką informację zwrotną, że się tak podobało, co nie wiem, to też się może zmylić. Dobra. To polecam bardzo. Zdecydowanie też mam tego typu kartę ewaluacji, tak jak może bez praktyki jest napisane, co dobrego, co poprawić, co usłyszałem, widziałem, poczułem. Tak oto mam właśnie zrobione. Mam jeszcze pytanie. Tak, proszę. Jak być dobrym mentorem? Bo poza tym, że okej, powiedzmy, jestem czymś mentorem i mówię, jak opieram tą mowę, dajmy na to konkretną, ale co jeszcze poza tym powinnam robić, żeby... Jak z tą osobą współpracować? To jest kwestia indywidualna, ale... Jasne. Nie wiem, co właśnie. Wierzę na Cienkiewicza, to pytanie. Jak być dobrym mentorem? Dobry mentor, przede wszystkim uważam, że najpierw powinien zadać pytanie swojemu podopiecznemu, czego ty oczekujesz od tego mentora. Jedna osoba oczekuje, żeby sprawdził mowę, przygotuje mu tą mowę czasem, może zmotywuje, a jedna osoba po prostu potrzebuje feedbacku po mowie, po swoim przemówieniu. Więc najpierw zapytać się, czego ta osoba od was chce. Druga sprawa, w jaki sposób chce, żeby się z wami kontaktować. Jedna osoba potrzebuje kontaktu co tydzień, inny znaczy co miesiąc. Są to takie bardzo często techniczne, niemniej jednak zwykle istotne. Ja też mogę tutaj coś dodać, bo ja byłem w szkoleniu bliżego polskiego, jestem tym master mentorem, bo w Interesach i robił szkolenia z tego jakiegoś mentora. On ma takie podejście, że on zawsze wychodzi do osób, które mentoruje, on nawet jak ktoś skrzani go, tak? Mówi, że to świetne. On widzi to dobre rzeczy i stara zawsze się je wciągnąć. Nigdy właśnie nie mówi, że to pierwszy. Są tacy mentorzy, którzy natomiast są bardziej ostrzy właśnie i oni trzeba to sobie wypożytkować, gdzie po prostu ty masz taką relację. Ja na przykład jak mentoruję, to ja jednego bardzo lekko, z drugim mam taki układ, że bardzo lekko. Ja wiem, że
stracili, ale wydaje się, że na początku dostaje się pomoc w ramę, to też jest to. Trzeba wybrać metodę do człowieka. Że odsuwasz się sami. Na przykład wiem, że Momentum ma listę z laserem, ja do niego dostarczyłem, czy wszystko przygotowałeś, podejście mi agendę, zobaczysz, czy jest dobrze, czy może ci coś pomóc. Ja na przykład jak on już przestał się mówić, to myślę, że kogoś innego, to mówię, że to była jedna z najlepszych rzeczy, bo widział, że moje zdjęcie przesuwane. Czyli że ja jestem zadowolony sobie umową, jak ty się do mnie odezwiesz, to ja się pomogę, ale też pokazywali zagrożenie. Dokładnie. Tutaj właśnie znowu to podkreślę, że wychodzą wasze kompetencje miękkie. Bo jedna osoba, jeżeli będzie jej szczery, prosto powie, słuchaj, ta mowa była słaba, bo to załatwimy. Prawda? Nie każdy ma na tyle mocną ramę, żeby się wytrzymać. Inna osoba potrzebuje silnego feedbacku, dokładnie, konkretnie, bez niej o co chodzi. Dlatego dobry mentor też musimy się w psychologii. Uważam, że w takiej sytuacji, żeby nie było niedomówienie, chcę się zapytać, jakiego feedbacku na niej oczekujesz? Kiedy osoba podchodzi do mnie i mówi, Maciek, słuchaj, chciałbym, żebyś był moim mentorem. Mówię, okej, ale ostrzegam, jestem bardzo wymagający i walę prosto w oczy. Dobra. Wtedy mamy jasne zasady zasady komunikacji. Uważam, że taki przełóżmy styl przyjąłem w mentoringu. No i dlatego do tych osób to się zwraca. Dodatkowe wydarzenia, jakie tutaj możecie organizować różne szkolenia. Załóżmy, w naszym przypadku było szkolenie z networkingu. Ktoś może nie wie, czym jest networking. Może kto słyszał o networkingu? Tego komputera. Też. Networking, krótko mówiąc, jest to sposób zajmowania się gośćmi, tworzenia sieci kontaktów. Zawsze przez spotkanie 15 minut mamy sesję networkingową, czyli po prostu osoba, najczęściej VPN z ekipą, podchodzi do gości, pyta się, cześć, słuchaj, skąd się was wziąłeś, słyszałeś o Toastmasters, skąd się dowiedziałeś, tak to polega. I to jest właśnie sukces, sekret sukcesu naszego klubu, jeżeli załóżmy, któryś z was boryka się ze zbyt małą liczbą członków klubu, chcecie się bardziej rozrosnąć. Ludzie, moim zdaniem, przede wszystkim przystępują do Toastmasters, oczywiście muszą się rozwijać, ale ich przyciąga atmosfera. Przyciągacie ich. Przyciągają ich ludzie. Popróbuję Mateusza, Krzyśka, Maćka, Sebastiana, no to jest fajne miejsce, to tutaj zostanę. Jak Monika powiedziała na poprzednim szkoleniu, w naszym klubie w rekordowym momencie było 26 gości, samych gości. W ciągu 3 miesięcy 30 członków się nas przyłączyło. Tak. I po tej nie musiałem łączyć. Dlaczego? Dlatego, że pytaliśmy się przed spotkaniem. Pamiętam moje pierwsze spotkanie w Toastmasters. Poszedł do mnie Mateusz. Zapytał cię, cześć, jak masz na imię, skąd się tutaj wziąłeś, jakie książki czytasz i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, taka luźna rozmowa. Dzięki temu przełamujesz te pierwsze loty. Warto też załóżmy zapoznać w tym networkingu nowego gościa, zarządu, żeby stworzyć po prostu miłą atmosferę, żeby on się poczuł jak u siebie, że ma tutaj kolegę. Z tego można zrobić szkolenie, jeżeli macie problem z rekrutacją na urzędu. Tak, to załóżmy szkolenie z ewaluacji. A tak, jutro jest szkolenie z ewaluacji. Artur Sylwia to będzie prowadził, więc bardzo właśnie Artur dla nas to szkolenie też poprowadził. Zachęcam was, jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda, pójdźmy na szkolenie Artur. Szkolenie z ewaluacji. Też bardzo istotne. Szkolenie z gorących pytań na przykład, jak dobrze na nie odpowiadać. To jest kwestia wasza, dosłownie do waszej dyspozycji, wasza wolna intencja. Wydarzenia specjalne, załóżmy, mieliśmy szkolenie z emisji głosu, jak dobrze tym głosem operować i różne inne wasze wymysły. Na przykład taką naszą, która teraz best practice, załóżmy, u nas jak wygląda spotkanie, rozpoczęcie, sesja mów, przerwa, do tej pory był w ten sposób, że po przerwie gorące pytania, oceny mów, zespół funkcji nie ocenia. Ludzie nam spali. Po prostu ludzie spali, bo wyobraźcie sobie 4 oceniających ocenia mowy, potem wychodzi diamanty, kontrola płynności, etc., etc. Strasznie spada energia. Zamieniliśmy to miejscami. Mowy, przerwa, oceny mów, gorące pytania, oceny zespołu funkcyjnego. Działa. Ludziom się podoba.
alergii nie spada. I nie się. To to jest sukces. Takie drobne usprawnienia mogą sprawić, że wasz kół będzie jeszcze lepszy. Nie, ja to wszystko ogarnąć. Zobaczcie, tego wszystkiego jest. Czcie o nim mówi. Nagrody do centrali, konkursy, obsada wam spotkania, DCP, mentoring, jeszcze wydarzenia specjalne. I teraz swoją piosenkę, komitet jest dobry na wszystko. W moim komitecie było 6 osób. Jak to wszystko ogarnąłem? Co też się bardzo dobrze sprawdziło. Wymyśliłem 5 ról w komitecie. Mentoring, manager, to na samo. Meeting manager, innovation manager, speech contest manager i leadership manager. 5 ról. Każda z ról miała opisane, czym uważam, że ta osoba powinna się zajmować. Mentoring manager, lista mentorów, werbowanie mentorów, uświadomienie, czym jest mentor i żeby to jest mentor. Meeting manager, osoba, która co niedzielę dzwoniła, upewniała się, że będzie osoba funkcji na spotkaniu. Education manager, możecie załóżmy tę osobę nauczyć, jak przydzielać mowę, żeby wam pomogła. Może nie bywa, możecie wyjechać, zachorować, a wiadomo, mowa może być przydzielona. Więc nadanie takiego oficjalnego charakteru roli w komitecie i jasne przydzielenie zadań. Kto robi, co robi i do kiedy to robi, po prostu działa. Co najważniejsze, wymyśliłem tę rolę, zebrałem ludzi, jeżeli chcecie, mogę wam przesłać, to jest, ja wam prześlę, jak te role wyglądały, dokładny opis, zadania, napisałem to tam, rola, co będziesz robił, co będziesz z tego miał. Bo wiadomo, osoba, która zajmuje się mentoringiem, stricte zajęcie dla kompetencji miękkich jest czym innym zupełnie, niż osoba, która zajmuje się organizacją spotkań. Kwestia czysto administracyjna. Te role wróciłem, pokazałem mojego komitetu udział. Sami wybierzcie, czym byście się najlepiej czuli. Nie narzucie. Osoby wybrały, zajmowały się tym, co było sekretem sukcesu. Słuchajcie, na 6 osób mogą się, wiadomo, obowiązki rozmyć. Tu było jasno powiedziane. Co się kto, kto się czym dokładnie zajmuje. Po prostu działa. A przez taki lekko uroczysty, może lekko pompatyczny, pompatyczną formę tego, czyli manager, mentoring manager, tylko manager, ta osoba czuje, że faktycznie coś znaczy i że ma jakąś odpowiedzialność, że z czegoś będzie rozliczana. To też świetnie funkcjonuje. Na przykład w Easy Speaku, nie wiem, czy wy byli też tak, że w Easy Speaku też wpisujecie od zarządu członków komitetu. Widzę, że parę osób nie odmawia, że tak. Polecam, żeby to robić. Ja jeszcze trochę to zmieniłem, dlatego że napisałem. Członek Komitetu Edukacyjnego do spraw zarządzania spotkaniami. Członek Komitetu Edukacyjnego do spraw mentoringu. Każdy członek klubu widział, kto jest za to odpowiedzialny. A członek komitetu czuł, że to pytanie jest jego. Teraz już mam jeszcze 5 minut, więc zachowajmy to na jakieś pytania. Może coś jest niejasnego, może ktoś chciał się czegoś dowiedzieć. Że ja mam za proste pytanie, ale nie do Ludzika. Ja już pełnię funkcję pomocą BPI od pół roku, a od tego miesiąca już oficjalnie i mimo wszystko z tym Ludzikiem są poznane. Jasne. No może jakiś prostszych. Na przykład, jak wydawać się mowę konkursowe? Że ktoś pojechał na konkurs, zgłosił mowę i później chciałby, żeby ta mowa znalazła się w Izbiku. Czy wtedy otwiera się jakieś zalewe spotkanie, wydawać mówcę i tam zrobić, żeby była promowa, czy jest jakiś inny sposób? Co, jeżeli, to tak, co z tobą na konkursie, tak to robisz, co? No załóżmy, nie wiem, jest spotkanie Marek Karemca, wygłosił mowę konkursową wczoraj na konkursie, wygrał i chciałby, żeby to było w jego Izbiku. Czyli ja coś. Ja bym zrobił w ten sposób, że otworzę spotkanie, właśnie w tą sobotę, tak, piątkowe spotkanie dodatkowe, konkurs, pisz tego kolegę i zatwierdzisz mu tą mowę. Czy to jest mowę spotkanie? Tak, tak, tak. Fotis jest tylko narzędziem, to nigdzie nie jest centralnie odnotowane, to jest tylko dla nas, żeby nas po prostu ułatwić. Ja bym to tak rozwiązał. Dobrze, druga rzecz, najważniejsza, jak
modyfikować agendę, żeby ona inaczej wyglądała. Biorąc w kilku klubach, w każdym klubie agenda wygląda inaczej. Teraz założyliśmy w Poznaniu nowy klub i nie wiemy dlaczego nam agendy się robią w takim jednym z trzech punktów na dwie strony. I za pogarnie ich tego skrócić. Jak dodaje czwartej punktu, to się wydłuża na trzecią stronę. Gdy na przykład... Bardzo farta funkcja. I temu się dziwię, bo my jako klub wtorkowy, tak się dzieje, jak się robią, nie ma żadnych problemów jakby defaultowych, czyli tak odgórnie im się robi, że to jest na jeden, a u nas dwie, trzy i nie wiem co z tym robić. Ja rozumiem, że po prostu jak wydrukujecie tą agendę, to tak, jak klikasz właśnie agenda, wyświetla się, robisz kopię, rzucasz do Worda, no to się robi. Okej, to się robi w drugim klubie, tak nigdy nie było. Jak to my to rozwiązaliśmy w ten sposób, że mamy wzór agendy z Mass International, z logo, z zarządem, z informacjami kontaktowymi i po prostu edytujemy to z spotkania spotkania. Kopiujemy tutaj. Nie drukujemy agendy z listnika. Tak, proszę. Ja tak, może dlatego, że nie korzystam z tego listnika, ale jak ogarniasz te wszystkie, śledzisz czasowo te wszystkie, kto ciebie mówił i na jakim jest poziomie i tak dalej. Czy edytujesz to gdzieś w jakimś zewnętrznym pliku, czy ten listnik? To jest listnik. Wszystko widzisz kiedy, to jest. Dokładnie. Jest data, jest tytuł, dobrze ocenia, wszystko. Naprawdę. Najważniejsze jest to, że możesz sobie wyrzucić po prostu na jednej stronie wszystkich punktów i pokażę ci, kiedy on ostatni raz mówił, więc to jest mega pomocne. Czy są jeszcze jakieś pytania? Już po... Kolega jeszcze nie ma chyba. Już też odnośnie do listnika, ale że listnika jest taka lista osób też monitorowanych. To też jest tutaj nasze narzędzie do korzystania własnego, bo byśmy zapowiadali o tym też w przypadek. Ale i z widzem kolejnej. Czy jest problem, to jest zauważony, że ma na forum, na no też mam sytuację, bo widmo, że pokazuje się w zestawieniu na instytucie, że ktoś miał mowę, a jak się wchodzi na spotkanie tego dnia, to tej mowy nie ma. Więc to nie wiadomo, jak usunąć, żeby mi się nie pokazało tam, bo na przykład do dnia mówię, że mam ustawę tak. Robię, usuń to, bo tej mowy nie miałem. Ja patrzę, nie miałem się, to chcę was nie zrobić, skoro jest, a nie miałem się. Skoro jest, a jej nie miał, to trzeba otworzyć spotkanie, a zakazować. Właśnie mówię, że nie ma jej w spotkaniu. Ono jest tylko w głównym zestawieniu, że miał taką umowę, ale jak wchodzisz do tego dnia na spotkanie, otwierasz się spotkanie, nie ma tej umowy. To jest osoba rzeczywiście umowy, bo kiedy okienko umowy się pojawia, to nie trzeba odwiedzić spotkanie. Masz komputer. Jak masz komputer, to... Nie, bo tutaj jest samo, że nie tak. Dokładnie. Pewnie jak rozumiem. Proszę. Proszę o ciszę. Tak, koleżanka Asia ma pytanie takie. Już takie merytoryczne. Mam nowego członka, to się zdarza chyba. I nowy członek jeszcze, więc w ogóle dopiero się zapisała dziewczyna, bo jeszcze nie ma mentora, w ogóle zostanie za chwilę, wszystko będzie po Bożemu, ale jeszcze go nie ma. Ale już się zapisała na jakieś role i też z Facebooku się poprosiła o mowę. Poprosiła o mowę z jakiegoś zaawansowanego manuala Technical Presentations i wpisała sobie tytuł i coś tam, i coś tam. Teraz pytanie. Czy trzeba ją lekko zmentorować, żeby jednak ona po kolei najpierw poćwiczyła te nasze podstawowe, postmasterowe kompetencje w ramach CC, a dopiero potem tą zaawansowaną? Czy może nie ograniczać jej entuzjazmu, nim ona zrobi sobie to tak jak umie i dostanie feedback i dopiero przejść do tych podstawowych rzeczy? Moim zdaniem ład jest pierwszym polskim prawem, więc tutaj właśnie wchodzą w grę twoje zdolności miękkie. Ja mam tego rozmawiać. Potrzebuję mentora, potrzebuję wiedzy. No tak, przyszła do klubu, coś fajnego, ok, spróbowałeś jakiś zaawansowany wręcz i chcę to robić. Musi mieć wiedzę, o co tym wszystkim chodzi. Więc po prostu wie, o co chodzi, jak to wygląda, ale ścieżka podstawowa, że dzięki temu zdobędzie kompleksową wiedzę, że nauczy się o ciała, mesmanii itd. Tak dalej. Na pół jeden, że zrobił icebreakera, a potem zaawansowane. Ale wiesz co, u nas się zdarzyła osoba, która miała bardzo, bardzo wysokie kompetencje. I w zasadzie pierwszy projekt zrobiła tak, jak niektórzy tam po 10 by tak nie zrobili. Bo nie zakładać, że to będzie ktoś, kto sobie nie poradzi. Może sobie poradzić i może być tym świetno. Nie, no jasne, tylko czy techniczną, która ma inne tak naprawdę cele.
ta mowa, którą ona sobie wybrała, niż bardzo już tak. Można robić CC na bardzo wysokim poziomie, ale na ci. W momencie być może chce sobie jakąś prezentację do pracy na przykład. I akurat ten projekt jej pasuje w tym momencie, a później może robić CC na przykład. Kwestia dobrego studiu, ale to może już tak się powiem. Przepraszam, powiem ci, że to tworzy niebezpieczny precedens i potem stworzy się chaos w grupie. Dlaczego on mógł, a ja nie? Niestety to się może zdarzyć. To tak, że chodzi czas, tak? Wewnętrzne reguły klubu. Na przykład u nas możesz powiedzieć nawet pierwszym mówię, jeżeli trzy razy nie pełniłaś jakiejś funkcji drobnej. I też nie jesteś od razu dostępem wieczorem, tylko najpierw chronometrem został przy kontrolę teoretycznie prostsze i tak stopniowo to zwiększasz i dopiero mogę, żeby też się posłuchała, jak to wygląda w klubie, a nie od razu. Propozycje rozwiązania wyszli do jednego klubu, jak było dość specjalne. Na przykład, to tak. Nie popsujesz sobie tego schematu, bo u was w klubie tak... Nie popsujesz żadnego schematu. W innym klubie nikt nie może powiedzieć, że to jest przykład, przychodzi gość z innego klubu i mówi mowę. Nie informujecie o poziomie. Tak, ale to nawet człowiek nie wiadomo, jaki poziom reprezentuje tak naprawdę. To... Jesteś mi niedoinformowaną tym radę, tego, żebyście mi powiedzieli, że są niższe, to bym zrobiła niższego, jak ona przyjechała pierwsza na przykład. Więc Asiu, do wyboru klub, masz tyle pozycji, żeby wiesz, co robić. Jesteście sobie. Ostatni krótki pytanie. Proszę, jeżeli ktoś jest ogólnie powiedziany, kto powinien wręczyć PIN, jeżeli PIN są obrażane w klubie, a kto powinien wygłosić umowę ostatnią z Successful Group Series, tak? Absolutnie, to jest wasze klubowe założenie, to też PIN co robi. Ważne tutaj jest uwaga, jeżeli zgłaszacie komuś zrobienie CC, za darmo dostaje to dzięki zaawansowaniu. Tam na dole w takim artuszu, jak zgłaszacie do tytułu, głów i daty, kiedy to zrealizował, jest link, żeby wybrać mu dwa podręczniki zaawansowane, to dostanie kompletnie za free. O tym bardzo proszę pamiętać. Że nie kliknęłam, po prostu nie zamówiłam ich od razu i potem już nie można tego zrobić do końca. Znaczy mail mu zadziała, jakby jeszcze raz wysłała maila do Toastmasters International i oni wiedzą, czy te podręczniki pod tą osobę były zamówione darmowe, czy nie. Jeśli nie były, to je wyślą, znaczy przynajmniej ja dostanę taką odpowiedź. Więc jeszcze raz bym wysłała maila, bo to żeby zadziałać. U nas mieliśmy dokładnie to samo, też było wcześniej już kliknięte dla kolegów podręczników i mówi, pół roku minęło, nie dostałem podręczników. Tak, nie? Otworzenie case'a pomogło, nie robili sobie tego problemu, po prostu, no, trzeba zareagować. No, przypomnę, krótko mówiąc, dostaniecie ten skrypt z tego szkolenia z instrukcją, jak zgłosić komuś, krok po kroku, jak zgłosić komuś nagrodę edukacyjną. Przyszlę wam jeszcze ten mój skrypt odnośnie członków komitetu, też podział na rolę, obowiązki. Jeżeli ktoś właśnie potrzebuje materiały konkursowe, też mogę wam przesłać, proszę w takim razie o maila na przerwie. A taką kwintesencją całkowicie wywiadu jest dyscyplina. To potworne, wymagające zadanie, czasochłonne. Bardzo dużo trzeba tutaj pracować na systemach. Więc chciałbym was zostawić z moją dewizą życiową słowami Winstona Churchilla. Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Kto nie chce, kiedy może, ten nie będzie mógł, kiedy będzie chciał. Dziękuję bardzo.